Zajmująca się obrotem nieruchomościami, specjaliści zapewniają wsparcie przy sprzedaży, kupnie czy wynajmie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.quickhouse-nieruchomości.pl. Telefon 722 012 002. Biuro mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich. Galeria na piętrze w Koneckim Centrum Kultury rozpoczyna właśnie działalność. W piątek wieczorem zorganizowano tu pierwszą wystawę, a artysta, który prezentuje swoje dzieła, jest absolutnie najwyższej klasy. To Łukasz Milak-Kalinowski, który zaprosił do oglądania swojej teorii dekompozycji, a na tę wystawę składa się dokładnie 20 obrazów i 8 rzeźb. Dzisiejszy dzień i spotkanie z panem Łukaszem rozpoczął dyrektor Koneckiego Centrum Kultury Piotr Salata. Pana Łukasza poznałem tutaj przez naszą pracownię ceramiczną, która działa przy Koneckim Centrum Kultury i wcześniej nie wiedziałem, czym się zajmuje, ale w momencie, kiedy wchodziłem do tej pracowni, już zwracałem uwagę na to, co pan robił i zaczęło mnie to bardzo, bardzo ciekawić. I dzisiaj mamy efekt tych niektórych prac, które powstały również tak, w naszej pracowni ceramicznej. Mili Państwo, pan Łukasz oczywiście nie jest debiutantem. O jego życiorysie artystycznym będziecie się mogli Państwo dowiedzieć w przepięknie przygotowanych katalogach, które są tutaj do Państwa dyspozycji. Natomiast ja jako gospodarz tego obiektu mogę powiedzieć, że występuję w roli debiutanta, ponieważ jest to pierwsza wystawa, która jest organizowana w naszej galerii na piętrze. To, co Państwo widzicie tutaj, to jest tylko część, ta główna część. O, proszę bardzo, ile Państwa jest jeszcze tutaj. Mam nadzieję, że jesteśmy słyszalni, tak? Świetnie. Ta główna część galerii na piętrze znajduje się właśnie tam i tam większość prac pana Łukasza się znajduje. Jest mi bardzo miło, że Państwo tak licznie przybili na dzisiejsze spotkanie. Potem o teorii dekompozycji mówił już sam autor Łukasz Milak-Kalinowski. Chciałem Państwa serdecznie przywitać, przede wszystkim wszystkich jako sympatyków sztuki i malarstwa, rzeźbiarstwa i innych form wyrazu. Spotykamy się dzisiaj tutaj, żeby móc oglądać, zobaczyć 20 obrazów i 8 rzeźb z lat 2021-2024, które są spięte, związane ze sobą hasłem pod tytułem Teoria dekompozycji. Teoria dekompozycji jest to pewne hasło, które łączy ogólny zamysł mojej twórczości, a w szczególności twórczości z tych lat, gdzie obrazowane są przede wszystkim emocje. Emocje ukazywane za pomocą różnych pozycji ciała, dłoni. Emocje jak gniew, jak strach, jak inne też jakby emocje tutaj z tym związane. Tajemnica też jest tutaj dosyć ważnym elementem w tej twórczości. Zobrazowana jest za pomocą, już tak sprowadzając do prostych określeń, za pomocą spękanych struktur niszczających budowli, budynków, ale również kształtów humanoidalnych ciał ludzkich, które się rozpadają i które jakby dają pewne pole do interpretacji przez obserwatora. Generalnie nie za bardzo lubię opowiadać o swojej twórczości, bo powinno być według mnie tak, iż każdy, prawda, interpretuje to na swój sposób i to, co widzi, zostaje dla niego. Niemniej jednak sztuka potrzebuje takiego wprowadzenia i jakby ta teoria dekompozycji jest tutaj motywem przewodnim. Teoria dekompozycji, można to rozwinąć jako teoria rozpadu, rozkładu. Także zapraszam Państwa. Mamy również dostępne katalogi i ulotki
jakby z materiałem o autorze, o artyście oraz z dorobkiem twórczości i z wystawą, która obecnie ma miejsce. Obrazy i rzeźby, również poezja dostępne są tutaj i na górze w galerii główna ekspozycja galerii na piętrze. Bardzo mi jest miło inaugurować otwarcie galerii pierwszą wystawą sztuk wizualnych tutaj w Koneckim Centrum Kultury. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania. Obrazy i rzeźby można dotykać, ale tylko wzrokiem. Także zapraszam. Piątkowy wernisaż do Koneckiego Centrum Kultury przyciągnął prawdziwe tłumy. Mnóstwo osób oglądało wspomniane obrazy, a także rzeźby Łukasza Milaka Kalinowskiego. A oprócz tej uczty dla ducha można się było posilić znakomitymi słodkościami, które zafundowali artyście sponsorzy. Kto jednak nie przybył na wernisaż, ten niczego nie stracił, bo wystawę w Koneckim Centrum Kultury będzie można oglądać przez najbliższe 2 miesiące w nowo otwartej, jak już wspomnieliśmy, galerii na piętrze.